zaczynamy? Jeszcze do nas dołączy, na to oczywiście bardzo liczymy. Szanowni Państwo,
Zaczniemy od pierwszej rundy pytań. Pierwsza runda pytań będzie służyła temu, żebyśmy poznali naszą kandydatkę i naszego kandydata. Więc ja zadam 5 pytań, które będą o Państwu. Nie tak bardzo o programie, ale o tym, kim Państwo są i co Państwo w ogóle skłoniło do kandydowania. Więc tutaj bym prosił o krótkie, zwięzłe odpowiedzi. Może tym razem zaczniemy od Pani Elżbiety Grodzkiej. Pierwsze pytanie, jaka jest Państwa droga zawodowa? Moja droga zawodowa jest szeroka. Pracowałam w spedycji, w handlu, w fundacjach, w stowarzyszeniach. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą i współpracuję z teatrem, wyjeżdżam ze spektaklami. Pracowałam też w Domu Kultury, pełniłam obowiązki dyrektorki. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Tabiński. Zawodowo jestem ekonomistą, całe życie bankowości, działalność gospodarcza, albo może wymienię pokrótce, bankowość 15 lat, działalność gospodarcza, finanse i dotacje unijne 11 lat, Agencja Mienia Wojskowego 8 lat, 6 lat i ostatnio grupa kapitałowa LA. Dziękuję bardzo. A teraz drugie pytanie o motywację. Co sprawiło, że zdecydowaliście się Państwo kandydować na Urząd Burmistrza Gminy Stanisław? Rok temu mniej więcej przyjaciele z gminy Stanisław zaproponowali rzucić hasło pod tytułem może być został burmistrzem gminy Stanisław. Ale skąd ten pomysł? W 2019 roku w wyborach w sejmiku województwa wielkopolskiego uzyskałem tutaj jeden z lepszych wyników, tak to najlepsza, dokładnie wymieniona osoba. W zasadzie spotykałem się kilka razy tutaj z mieszkańcami. No co jak gdyby pokazało mi, że kierunek i moja osoba w jakiś sposób odpowiadają zapotrzebowaniu mieszkańców na jak ja w nazwisku. Ułożyło się to wszystko jakoś czasowo, więc podjąłem się takiego wyzwania. Ja głównie ze względu na ludzi, tych ludzi, którzy stają ze mną w szeregu Združenia Wspólnie dla Gminy Stęszew, ale też o tych ludzi, których znam od lat, do których przyjeżdżam w Gminie Stęszew. Spędzałam tu dosyć dużo czasu wielokrotnie nad jeziorem. Moi rodzice pochodzą z Trzcielina, więc gdzieś to po sąsiedzku zawsze słyszałam opowieści, jak to mama gdzieś tam biegała po sołtysach w Gminie Stęszew, załatwiając różne sprawy dla dziadka, więc zawsze mi to było bliskie. A ludzie rzeczywiście, którzy stanęli ze mną w drużynie, z którymi rozmawialiśmy o Gminie Stęszew, o potencjale gospodarczym i turystycznym, doprowadzili. Nie musieli długo mnie namawiać, ale razem wspólnie podjęliśmy decyzję, że w tej kampanii idziemy razem. Dziękuję bardzo. To teraz w sumie tak ładne przejście od tego, co bym powiedział, bo chciałem zapytać komitety. Jak różne są do Państwa komitety? Te komitety, które za nami stoją? Jak jest w ogóle źródło pojawienia się tych kandydatów w wyborach? Kim są Wasi ludzie? Takie pytanie. W moim komitecie mamy ludzi z różnorodnych branż. Mamy i rolników, i przedsiębiorców, i osoby działające społecznie, i osoby ze oświaty. Zależało nam na tym, zwłaszcza przy budowaniu programu, żeby mieć różnorodne osoby i różnorodne poglądy na tematy, które będziemy mieli w gminie do rozwiązania. Dlatego mamy różnych ludzi z każdego okręgu po jednej osobie i przedstawiamy rzeczywiście różne branże, różne sfery, bardzo różnie wiekowo, aczkolwiek myślę, że średnią mamy dość dobrą, bo myślę, że około 30 paru, po przed 40. To myślę, że jak na samorząd, który ma wejść z młodością, energią, to jest to dobra średnia. Dziękuję.
13 kandydatów uważam to za wielki atut naszych kandydatów i całego komitetu. To jest to, że oni, kandydaci na razie pochodzą z okręgów, które startują. Tak jak w przypadku komitetu pani Elżbiety, też reprezentują różne zawody, przedział wieku od 27 do więcej pani niż panów statystycznie tak się złożyło. To uważam za duży też sukces. Przede wszystkim osoby zaangażowane w swoje okręgi, w swoje środowisko. Dziękuję. Teraz będzie pytanie, które już troszeczkę udało nam się zahaczyć w poprzedni. Chciałem Państwa zapytać o Państwa związki z gminą Stęszew, jaka jest historia Państwa z tym pięknym miejscem. Jestem mieszkańcem Niekruszewa, czyli gminy obok sąsiedniej. To jest związek sąsiedzki. I oprócz tego, tak jak powiedziałem, start poprzednich wyborów. Dla mnie to przede wszystkim związek gdzieś tam rodzinny, bo tak jak mówiłam, historię, że dziadek miał firmę, która czyściła rowy, zajmowała się melioracją i tę historię mamy, gdzie po tych sołtysach biegała. I ten Stęszew zawsze gdzieś tu był i część rodziny gdzieś tu zamieszkuje, ponieważ jak to kiedyś był, u babci było 13 w domu, więc jak przyjeżdżałam jako dziecko i mówiłam, że kogoś poznałam, to mama zaraz pytała, jak się nazywa, bo musiałam ustalić, czy to nie rodzina. Więc tak, ale w tej chwili bym stawiała, że główny związek to jest związek z ludźmi, wspólne pasje, wspólne zadania, które będziemy wspólnie wkrótce realizować, mam nadzieję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz dziękuję za tą pierwszą część. To była nasza metryczka. Mam nadzieję, że poznaliście Państwo kandydatki i kandydata. Przynajmniej na początku poznaliście, bo będziemy poznawać się przez cały dzisiejszy wieczór. Teraz część druga. Ocena obecnej władzy. Pierwsze pytanie. Pan Włodzimierz Pinczak rządzi gminą od 1994 roku. Chciałem Państwa zapytać, jak oceniacie jego pracę, a szczególnie ostatnią kadencję. Kiedyś mi ktoś powiedział, że jak nie masz nic dobrego do powiedzenia, to ogranicz się w słowach. I dzisiaj z tego skorzystam. Ograniczę się do tych dobrych rzeczy. Pojawiły się drogi, pojawiły się ścieżki rowerowe, czyli to, co pojawiło się wszędzie w ostatnich 30 latach. W ostatnich 2 miesiącach, czyli przypadkiem przed kampanią, pojawiła się karta dla seniora, pojawiły się spotkania dla koła gospodyń wiejskich, pojawiło się w ogóle zainteresowanie albo większa aktywność na socjalach gminnych, co myślę, że jest dużym sukcesem naszym pojawieniem się konkurencji na rynku, jeśli można tak powiedzieć, do samorządu przed wyborami. Także uważam, że to już jest na pewno nasz pierwszy sukces, czyli aktywność. Nie chciałabym oceniać, bo myślę, że to nie jest nasza rola. Oceniam to wyborcy 7 kwietnia. Dziękuję. Nie mam zamiaru krytykować burmistrza obecnego. Niestety robią mieszkańcy na wszystkich spotkaniach. Także przychylę się do słów pani Elżbiety. Wiele rzeczy zostało w gminie. Wiele rzeczy pewnie nie zostało zrobionych, które można było zrobić lepiej, szybciej, mniejszym nakładem. Chciałbym, żebyśmy się skupili na naszych pomysłach, a raczej nie na ocenie pracy obecnego burmistrza. Dziękuję. To tak, ja tylko, żebym jeszcze jedno pytanie, ale ono troszkę zastanawiam się, czy jeszcze będzie zasadne, ale zapytam, czy potraficie Państwo mieć największe sukcesy i porażki obecnego burmistrza i tutaj nie tylko, czy obecnej ekipy, może bardziej tak,
Tutaj nie tylko musimy brać pod uwagę te ostatnie lata, ale też szerszy okres. Sukcesy troszkę już się pojawiły, porażki, może jakaś inwestycja, która miała być zrealizowana, nie została Państwu zrobić lepiej. Sukcesem niewątpliwie jest to, czym burmistrz chwali się na, czy może ta gmina nie jest zadłużona. Czy trochę głośniej można? Panie Krzysztofie, jeżeli mogę się wtrącić, bardzo bym prosił, gdyby pan trzymał mikrofon bliżej ust. Gmina nie jest zadłużona i to jest niewątpliwy sukces obecnego burmistrza. No 30 lat rządów to też niewątpliwie jest sukces. Zgodzę się, że 30 lat to jest sukces. Porażek? Może gdyby grunty na medal z 2014 roku były aktywowane, to może by się coś więcej działo w gminie, ale myślę, że to jest plan na najbliższe lata. Sukcesem myślę, że jest społeczność, która za nim stoi. Nawet bym powiedziała, że jest to dla mnie godne podziwu i analizy dla dobrej pracy doktorskiej. Dziękuję. To po tej części, już poznaliśmy kandydatów, już troszkę dowiedzieliśmy się, że bardzo elegancko w sumie, nie proszę bardzo krytykować burmistrza, tylko przedstawiać swoje propozycje, swoją wizję gminy Stęszek. No i teraz o tej wizji porozmawiamy. Część trzecia, zdrowie. Mieszkańcy gminy narzekają często na słabą dostępność lekarzy i długie kolejki, też na przykład dostęp do opieki pediatrycznej jest oceniany jako niewystarczający. Chciałem zapytać, jak zamierzacie Państwo poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia? Na pewno możemy negocjować umowę, która jest z obecną spółką, która świadczy usługi podstawowe na temat tego, w jaki sposób, jak ją zwiększyć, jak polepszyć. Ewentualnie możemy też próbować podpisać nową umowę, jeżeli negocjacje z obecną spółką nie przyniosą rezultatów. Brakuje na pewno w gminie więcej profilaktyki, badań różnego rodzaju, współpracy z NGO-sami, czyli z fundacjami i organizacjami pozarządowymi, które otrzymują granty na tą profilaktykę. Brakuje współdziału ROPS-u, programów ROPS-u. Po ostatnich rozmowach na jednej z konferencji usłyszałam, że gmina Stęszek nie korzysta z projektów ROPS-ów. Nie korzysta w zeszłym roku, tak powiem, bo nie wiem, że wcale. Gdzie gmina Dopiewo, Bosina, sąsiednie gminy korzystają. Więc na pewno z wykorzystaniem tych wszystkich projektów, które nam dają inni partnerzy. Zależy nam na tym, żeby stworzyć jednostkę medyczną, która będzie rzeczywiście sprawna, która będzie miała szeroką ofertę pediatrów, usługi podstawowe i specjalistów. I to właśnie przez negocjacje podpisywane nowych umów, ponieważ mamy miejsce na to, żeby to zrobić. Wiele gmin się boryka z tym, że nie ma miejsca. Tutaj miejsce jest, brakuje specjalistów. Dlatego to jest jedno z priorytetów naszego komitetu, żeby to zmienić. Dziękuję. Na wszystkich spotkaniach w zasadzie mieszkańcy wskazują problem z dostępnością do służby zdrowia. Nie będę oryginalny. Jak moja kandydatka, chciałbym zobaczyć tą umowę, która jest pomiędzy gminą a spółką lekarską, która wynajmuje pomieszczenie. Stawi tyle możliwy nacisk na polepszenie usług lekarskich. Dziękuję. Teraz sprawa, która w zasadzie taki dział, jest dość duży, więc może ja zacznę od poprawy bezpieczeństwa gminy na szeroko pod kątem zarówno pieszych, dzieci w drodze do szkoły, ale też ogólnego poczucia bezpieczeństwa. Jak widzicie Państwo, obecny poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, mieszkanek na terenie gminy i to Waszym zdaniem należy zmienić. Faktycznie bezpieczeństwo to jest bardzo szeroki temat. Jak sama nazwa wskazuje naszego komitetu zawsze po stronie ludzi, to bezpieczeństwo jest po coś, tak? Po coś jest transport, po coś są szkoły, po coś są inne działania, które powodują
że ludzie stają się, czują się bardziej bezpiecznie. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom poprzez działania, na przykład związane z komunikacją, na przykład poprzez działania związane z lepszym dostępem do lekarzy. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to będziemy rozmawiać z policją, która prawdopodobnie też może polecić swoją ofertę. Także to bezpieczeństwo jest dla nas tutaj wyłącznie jak gdyby elementem pracy dla społeczności, dla ludzi. Tak, dziury w drogach, tak? Też po to się łapa te dziury, tak? Po to, żeby było na pole. Tak jak pan powiedział, bezpieczeństwo szeroko rozumiane, od bezpiecznej komunikacji, czyli zapewnienia dróg, które mają pobocza, bo w tej chwili wiele dróg nie ma nawet pobocza i osoby jeżdżące na rowerach, czy dzieci, czy matki z dziećmi idą drogami, gdzie nie ma pobocza, jeżdżą duże samochody, tiry. Nie chcę wiedzieć, co te dzieci czują, jak przyjeżdża po nich tir. Także na pewno zwiększenie rozbudowy infrastruktury drogowej na bezpieczną, na doświetlenie przejść dla pieszych, na analizę miejsc najbardziej newralgicznych, gdzie jest przekraczana prędkość i szukanie rozwiązań, jak ją ograniczyć. Bezpieczeństwo to jest również bezpieczeństwo środowiskowe, bezpieczeństwo kulturowe, ochrona dziedzictwa. Gmina Stęszew ma bardzo bogatą, piękną historię, o której moim zdaniem bardzo mało się mówi. Jak rozmawiam z ludźmi, okazuje się, że na spotkaniach no jakby za mało tej wiedzy jest, więc myślę, że to bezpieczeństwo dziedzictwa i kultury też jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Bezpieczeństwo społeczne, ochrona przed przestępczością. W tej chwili bardzo dużym zagrożeniem jest cyberprzemoc i wszelkiego rodzaju cyberzagrożenia wynikające z internetu, gdzie wiem, że dzieci i młodzież spędzają tam bardzo dużo czasu i bardzo zależy mi na wprowadzeniu różnego rodzaju szkoleń, spotkań, gdzie młodzież sama będzie wypracowywała systemy ochronne, tak żeby to nie było z pozycji władzy przekazanie informacji, co powinny robić, a co nie. Powiem z doświadczenia, że to nie dociera. A jeżeli jest to robione warsztatowo i dzieci same wypracowują mechanizmy, to rzeczywiście zapamiętują to i bardziej biorą to do siebie i dostosowują się do tego. Nawet pilnują się między sobą i rzeczywiście dbają o to, żeby czuć się bezpiecznie w swoim towarzystwie. I myślę, że to jest proces, który jest bardzo ważny, zwłaszcza po czasie pandemii, na który musimy zwrócić uwagę, dlatego że dzieci to nasza przyszłość. Do bezpieczeństwa zaliczam również bezpieczeństwo ekonomiczne, więc tutaj warto zwrócić uwagę na stworzenie bezpieczeństwa dla naszych przedsiębiorców, ponieważ bezpieczne przedsiębiorstwa, przyjazne przedsiębiorstwa w gminie dają przyjazne oferty pracy, co powoduje, że po prostu społeczeństwu się lepiej żyje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To w tym dziale mam do Państwa jedno pytanie i ono jest związane ze smutną rzeczywistością, w której żyjemy w tej chwili. Znaczy, Polska jest krajem granicznym, to kraj, w którym toczy się konflikt zbrojny i coraz więcej miejscowości, gmin podejmuje temat bezpieczeństwa również militarnego pod kątem budowy schronów, obrony cywilnej, czy gotowości gminy na odpukać konflikt zbrojny. Chciałem Państwa zapytać, czy w Waszych programach, w Waszych planach, jakieś propozycje w tej sprawie? Konkretnych propozycji nie mamy, głównie ze względu na to, że nie znamy całej polityki gminy, która gdzieś być może ma takie plany, które nie zawsze są udostępniane wszystkim. Jak najbardziej w dzisiejszych czasach z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje i rzeczywiście nawet na spotkaniach pojawiały się pytania, czy są jakieś strony, jakie są plany co do w razie gdyby coś się wydarzyło. Myślę, że to jest jeden z tematów, który będzie trzeba podjąć zaraz po wyborach, żeby przygotować taką procedurę kryzysową w razie gdyby coś się wydarzyło. Oby nie. Dziękuję. Z racji doświadczenia i znajomości rzeczy raczej w takich miejscowościach jak Stęszew nie planuje się budowy schronów dla ludności. To nie są
ważne punkty strategiczne, żeby w jakiś sposób były zainteresowani, że tak powiem, przeciwnicy. Brutalnie brzmi, ale tak to jest. Natomiast chciałbym z racji doświadczenia zainteresować Wojsko Obrony Terytorialnej tym regionem. To była jednostka wojskowa niedaleko. Mieszkają byli żołnierze byli żołnierze tej jednostki, którzy byli tej jednostki. To by było, gdyby mogli być zarządzać. Nie znam oczywiście tak, dokumentów związanych z obroną, z ochroną jednostki cywilnej w innym skansie. Ale to też pewnie jeden z pierwszych punktów, które zainteresuje się nasz czas. Dziękuję bardzo. To teraz chciałbym poruszyć temat transportu publicznego. Jakie macie Państwo pomysły na poprawę sytuacji związanej z komunikacją publiczną, zarówno w Gdynie, w gminie, jak i komunikację miejscowości z metropolią, z Poznaniem, z innymi ośrodkami? Jest kolej, to jest fajnie. Jest potencjał do zwiększenia ilości połączeń kolejowych. Do Rosnówka dociera autobus linii numer 705, 9, nie pamiętam, dlaczego nie dociera do Smarzenia. To jest w dużych klockach, proszę, tego jedna rzecz, a druga rzecz jest to, że pomiędzy... Panie Krzysztofie, ja może dam wam woli mikrofon, tylko taka sugestia, żeby trzymać bliżej ust. Pomiędzy miejscowościami, pomiędzy wsiami a Stęszewem także jest brak komunikacji. Komunikacje dzieci wsiadają o godzinie 6:45 do autobusu i o 8 docierają do Stęszewa do szkoły. Coś jest nie okej z infrastrukturą. To trzeba naprawić i to trzeba zreformować. Zależy nam na podpisaniu umowy, która w całym powiecie funkcjonuje. Gminy obok, czyli Komorniki, Mosina, Buch, korzystają właśnie z takiej umowy. Także chcielibyśmy wprowadzić taką umowę w gminie Stęszew, tak żeby autobusy dojeżdżały z różnych miejscowości. Chcielibyśmy też zawrzeć umowy międzygminne, bo w tej chwili wiemy, że na przykład wjeżdża autobus do Pędlewa, który jedzie z Mosiny i on nawraca w Pędlewie, ale nie może zabrać mieszkańców, ponieważ nie ma umowy. Także mieszkańcy Pędlewa widzą autobus, mogą go popiwać, ale niestety nie wsiądą do niego. Więc to jest na pewno jedna z umów, które należy podpisać. Oprócz komunikacji między Poznaniem powiatowej chcielibyśmy stworzyć komunikację gminną. To nie muszą być autobusy, to mogą być małe busy do 20 osób. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ bardzo dużym zagrożeniem jest wykluczenie komunikacyjne, zwłaszcza dla osób starszych, dla seniorów. Tak naprawdę, nie wiem, z Tomiczek, żeby dostać się do Łodzi, to w tej chwili, jeżeli ktoś nie znajdzie kogoś, kto go zaprzyjaźniony, kto go zawiezie samochodem, to osoba nie dotrze. Więc osoby starsze, pomijam to, że mają utrudniony dostęp do lekarza, to po prostu, żeby spotkać się z drugą osobą, to czego bardzo potrzebujemy, a zwłaszcza osoby, które spędzają cały dzień same w domu. Więc komunikacja międzygminna, komunikacja z powiatem poznańskim, ale do komunikacji też należą parkingi, czyli zapewnienie tych parkingów pod punktami przesiadkowymi. Duża część gminy jeździ na pociąg nie do Stęszewa, a do Otusza. Właściwie cała tamta strona, Tomice, Tomiczki korzystają z tamtego dworca, jest tam częściej jeżdżą pociągi, są mniej zapełnione i jeżdżą 20 minut, znajdujemy się na Górczynie, gdzie mamy punkt przesiadkowy, gdzie możemy dostać się właściwie w każde miejsce Poznania szybkim tramwajem czy autobusem. Dlatego myślę, że ta komunikacja przekierowana częściowo na dworzec Otusz odciążyłaby przeludnione pociągi ze Stęszewa. No a to co najważniejsze, no to żeby te autobusy jeździły rzeczywiście bezpośrednio z gminy Stęszew do Poznania. Bo w tej chwili, jak rozmawiałam z osobami radnymi z gminy Komornik, oni nawet nie zdają
sobie sprawę, że mieszkańcy gminy Staszew korzystają z ich komunikacji, tylko komorniki z tego nie mają żadnych wpływów finansowych, ponieważ większość rodziców zawozi dzieci do Rosnówka, gdzie dzieci wsiadają w autobus i korzystają z komunikacji, która nas jako Staszew nic nie kosztuje. Jest to z jednej strony, można by powiedzieć, korzystne, tylko nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby te kilka kilometrów ten autobus przyjechał dalej i zabrał dzieci ze Staszewa i nie tylko z centrum Staszewa, ale z innych miejscowości w gminie również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz porozmawiamy sobie dalej. Byliśmy przy usługach publicznych w kontekście zdrowia, komunikacji. Teraz chciałbym zapytać o kwestię związaną z siecią kanalizacyjną. Ja mam informację, że mieszkańcy narzekają na niewydolność tej sieci kanalizacyjnej. Fakt, że nowi odbiorcy po prostu nie są podłączani do systemu kanalizacyjnego i chciałem tych mieszkańców zapytać, czy macie Państwo pomysł na naprawę tej sytuacji? I zaczynamy od Pani Elżbiety. Modernizacja stacji uzdatniania wody jest na pewno priorytetem, bo rzeczywiście na wielu spotkaniach słyszymy, że herbata płynie z kranu, tylko smakuje trochę inaczej. Więc to na pewno jest jednym z priorytetów, żeby jak najszybciej zmodernizować jak największą ilość tych stacji uzdatniania wody. Zresztą no, bezpieczeństwo, to się zawiera w bezpieczeństwie. Jest to jednym z obowiązków gminy, zapewnić dostęp do czystej wody. Także tak jest to na liście również priorytetów do zrobienia. Dziękuję. Kolektory faktycznie podobno są niewydolne. Podobno, bo takie dostajemy informacje, myślę, że Pani odpowiada także na spotkanie. Woda, potwierdzam, herbata. Chociaż głosy są różne naprawdę, bo słyszycie też, że jest bardzo dobrze. Bezpieczeństwo, tak jak to już koleżanka powiedziała, bezpieczeństwo jest także bezpieczeństwo związane z uzyskowaniem na co dzień dobrej wody. I prawdopodobnie Zakład Gospodarki Komunalnej powinien chyba podjąć się bardziej za wykonywanie swojego obowiązku. Dziękuję. Zostały nam dwa pytania. Przejdziemy do kolejnej takiej części, która troszkę nada dynamiki jeszcze więcej temu spotkaniu. Więc chciałem teraz przejść do tematyki edukacyjnej. Chciałem zapytać, jak będziecie Państwo działać na rzecz poprawy oferty edukacyjnej w gminie, zarówno w obszarze kształcenia młodzieży, jak i osób dorosłych. Krzysztof. Różne informacje docierają znowu ze spotkań gminnych. Niektóre głosy docierają, że wystarczająca jest chyba liczba szkół w gminie Staszew, a niektóre głosy mówią, że nie jest wystarczająca, już nie mówiąc o tym, że niektóre szkoły czy klasy wręcz mają problem z pobieraniem nauki ze względu na wysokie temperatury, które panują w klasach. Prawdopodobnie jest to związane, te różne głosy są związane z błędami w zorganizowaniu sieci komunikacyjnej, gdyż są klasy, czy szkoły, które mają wolne miejsca i są szkoły, które są przeludnione. 90% jest to problem związany z komunikacją. Najpierw może powiem o szkole w Staszewie, bo tutaj najwięcej sygnałów dociera o przeludnionych klasach, o przeludnionej świetlicy, o świetlicy, która nie działa w godzinach, w której rodzice by chcieli korzystać, ponieważ rodzice pracujące mają ograniczone możliwości, żeby odebrać dzieci i zdążyć w tych godzinach, które są. Od kilku osób słyszeliśmy o tym, że jedną z propozycji jest powrócenie do dwóch szkół, bo w tej chwili jest jakby w dwóch budynkach jedna szkoła, a być może i tak z obserwacji i z rozmów wynika, ale oczywiście trzeba to przeanalizować, mając dostęp do dokumentów, przywrócenie dwóch szkół rozwiązałoby trochę sytuację, więc jest to na pewno jedna z propozycji. W
We wrześniu ruszają środki unijne na rozbudowę, dofinansowanie oświaty, więc tutaj mam nadzieję, że gmina też bez względu na wyniki skorzysta z tego dofinansowania, uzyska unijne dofinansowanie i będzie mogła wesprzeć szkołę. Jeśli chodzi o szkoły, w których nie ma przeludnienia i wręcz odwrotnie, nauczyciele się martwią o to, że być może szkoła będzie zamykana, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby nie zamykać szkół, nie ograniczać ilości klas, tylko pozwolić, żeby w klasie było mniej uczniów. Pozwoli to na większy komfort nauczania dla nauczycieli, a wiadomo, że jeżeli nauczyciel ma większy komfort nauczania, to dziecko jest lepiej zaopiekowane. Dlatego myślę, że w tym kierunku nie tylko my jako gmina, ale w wielu miejscach pójdzie kierunek w ten sposób, żeby rzeczywiście stworzyć lepsze warunki do nauki dla dzieci i młodzieży. Zwłaszcza, że coraz więcej dzieci ma różnego rodzaju zaświadczenia o dysfunkcjach czy o wymaganiach o dodatkowych nauczycielach, więc tutaj mniejsza klasa na pewno pozwoli dzieciom poczuć się bezpieczniej i tak jak mówię, nauczycielom pracować w lepszym komforcie, bo zależy nam na tym, żeby wszystkim w szkole było lepiej. Jeśli chodzi o kształcenie dorosłych, dobrze by było wprowadzić możliwość wprowadzenia kursów aktywizacji, ale również zmiany zawodu, dlatego że rynek pracy bardzo nam się zmienia. Wiemy, że zawody, które ileś lat temu były w dużej ilości wykonywane, w tej chwili wymierają, a z kolei pojawiają się nowe zawody. Więc taka możliwość przekwalifikowania się dla osób dorosłych powoduje aktywizację, a też to może być zależne od tego, w jakim kierunku pójdzie aktywizacja terenów gospodarczych. Dziękuję. Dziękuję. I ostatnie pytanie w tej serii. Gmina Stęszew to miejsce, które jest pełne pieszych szlaków, szlaków rowerowych, zabytkowych kościołów, ale przede wszystkim jezior i to jest miejsce, gdzie jest też Wielkopolski Park Narodowy, pełen takich roślin, zwierząt, bardzo malowniczym. Chciałem zapytać Państwa, jak uważacie, że należy przyciągać turystów do regionu, również po to, żeby mieszkanki, mieszkańcy gminy z tego korzystali, również na poziomie tworzenia inspiracji, No ja nie ukrywam, że jestem zaniepokojona małą ilością miejsc turystycznych. Mamy bardzo dużo jezior w gminie, a bardzo mało kąpielisk. Tutaj wiem, że należy podjąć rozmowę z Wielkopolskim Parkiem Narodowym o wyznaczeniu takich miejsc, żeby to było zgodne z ich planowaniem różnych takich miejsc. Wiemy, że park nie lubi zbyt dużo ludzi w parku, ogranicza ilość ludzi na kilometr, ale wiem, że chętnie też włączają się w takie akcje, żeby jednak tworzyć miejsca przy parku, poza parkiem, żeby te miejsca były. Więc na pewno jakieś wiaty wypoczynkowe, żeby te szlaki rowerowe były bardziej atrakcyjne. Przy tych wiatach na pewno stacje naprawy rowerów. W tej chwili z tego co wiem są chyba dwie. W Stęszewie jedna mobilna, jedna chyba nad jeziorem. Myślę, że mogłoby ich być więcej dla bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych. Myślę, że też warto zwrócić uwagę właśnie na zabytki, na to dziedzictwo kulturowe, które mamy. Na przykład pałacyk w Sapowicach, który należy do Biblioteki Hraczyńskiej, która biblioteka otrzymała bezpłatnie. W tej chwili są rozmowy prowadzone i ma być wystawiony na sprzedaż. To miasto Poznań musi podjąć takie decyzje. Ja uważam, że warto byłoby usiąść do tych rozmów, pomyśleć w jaki sposób mogłoby to wrócić w zasoby gminy i być wykorzystywane. Tam przez wiele lat był ośrodek wypoczynkowy dla pracowników Biblioteki Raczyńskiej. Dlaczego nie wykorzystać tego pałacyku jako obiekt turystyczny, jako plaża, jako jeden z głównych zasobów, który był w gminie i mógłby wrócić na łono gminy i mógłby być taką wizytówką. Na pewno brakuje takiej jakiejś stacji, rowery wodne, nie wiem, kajaki. To też wiem, że trzeba z Wielkopolskim Parkiem Narodowym rozmawiać, ale od strony Dymaczewa jest taka przystań. To dlaczego od strony gminy Stęszew nie może być? Też nie wiem, ale sprawdzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Turystyka to jest jedna z naszych komitetów wizji zmiany charakteru albo nadania charakteru gminie Stęszew. Pan powiedział, że jest dużo szlaków, 13 km jest, zdaje się, obwodnica wokół Stęszewa w Nosie.
niewykorzystana, kompletnie niewykorzystany potencjał gminy Staszew, 9 jezior, z czego 2 kąpieliska, z czego jedno raz po raz zamykane w zeszłym roku, zdaje się, ze względów epidemiologicznych. Chcielibyśmy nadać nowy charakter gminie Staszew jako miejsca wypoczynku, jako miejsca turystycznego, atrakcyjnego dla mieszkańców okolicznych gmin, no i oczywiście naszych mieszkańców. To implikuje konieczność inwestycji w infrastrukturę, konieczność dbałości o środowisko, konieczność współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Te wszystkie działania są konieczne do tego, żeby przyciągnąć ludzi, żeby przyciągnąć przedsiębiorstwa. Sprawdziłem, jak wyglądają wpływy podatkowe z TIT-u i z PIT-u w porównaniu z innymi gminami z okolicy i przyznam, że to na tych danych finansowych widać, gdzie gmina ma potencjał. Potencjał w ludziach, w pokazaniu ludziom nowym, mieszkańcom gminy Staszew, że tutaj można przyjemnie mieszkać i przyjemnie realizować swoje pasje. Także gmina turystyczna, tak chcielibyśmy, żeby w tym kierunku gmina Staszew poszła. Przedsiębiorstwa, mały biznes, to natychmiast będzie samo powstawać. Gmina ma tylko i wyłącznie inspirować do tego rodzaju kierunku. Dziękuję bardzo. I na tym zakończyliśmy wielu moich pytań. A teraz chciałbym zaprosić panią kandydatkę, pana kandydata do zadania sobie nawzajem po jednym pytaniu. Więc możemy zacząć od pana przygotowania. Ja nie było tego. Rzecz, której no, może ja tak na szybko. Spontanicznie. Pierwsza rzecz, którą pan zrobi po objęciu urzędu. Audyt. To była moja odpowiedź. Trzeba zobaczyć, z czym mamy do czynienia. 30 lat zarządzania przedsiębiorstwem, chciałem powiedzieć, gminą przez jedną osobę naprawdę tworzy osoby, z którymi pracuje, będzie miał 15 lat, tak cały urząd, nie wiem ile tam osób jest zatrudnionych. Około 50. Jakie pan doświadczenie ma, pomysły? Doświadczenie prowadząc Gminny Ośrodek Kultury, który z małego przeszedł na bardzo duże i na zatrudnienie dużej ilości osób, podpisywania wielu umów cywilnoprawnych i organizowania wielu wydarzeń, które wszystkie trzeba było zawierać umowy, więc, ale to co pan powiedział, burmistrz jest jeden i współpracuje z ludźmi. Ja mam, myślę, łatwość w budowaniu zespołów, ekspertów i ludzi, którzy się naprawdę znają na swojej robocie. Dlatego wiem, że jako burmistrzyni będę zatrudniała ekspertów i będę się opierała na specjalistach. I jako zastępca burmistrza, sekretarz, prawnicy, ale również dam swobodę działania
jednostkom, które pracują w urzędzie, bo myślę, że każda jednostka ma swojego kierownika i ten kierownik jest na tyle kompetentny, że może podejmować samodzielnie decyzje, nie musi konsultować każdej decyzji z burmistrzem, bo burmistrz nie rządzi, tylko zarządza. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za tą część, a teraz wydaje mi się najbardziej dynamiczna część naszego spotkania, czyli oddam głos Państwu. Wiem, że na sali jest już mikrofon i jest możliwość zadawania pytań naszemu kandydatowi, więc zapraszam Państwa, scena jest Państwa. Jeśli chcecie, żeby to było widoczne podczas transmisji na żywo, to zapraszam też bliżej, bo kamera jest tutaj na scenie. I osoby bardziej śmiałe zapraszam do przodu, ale można też zadawać pytania z miejsca. Ja chętnie podejdę z mikrofonem, o właśnie. Pan będzie tak udzielał głos. Z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale tą odpowiedź Pani już dostała. Tak, ale nie ponieważ cała czy wystąpił Pan z PiS-u jakiś czas temu, bo się przestał Panu PiS podobać, czy może jest Pan teraz bezpartyjnym fachowcem z porządu partyjnego? Ja się do kandydata na... Ja jestem bezpartyjny. Pozwólmy udzielić odpowiedzi. Ja jestem bezpartyjny. Zaraz powtórzę. Wystąpiłem z Prawa i Sprawiedliwości. I nie rozumiem, dlaczego mam się tłumaczyć z tego, albo odpowiadać na tego rodzaju pytania. Dlatego Panu odpowiedziałem. Oświadczyłem, składając dokumenty, że jestem, nie należy do żadnej partii. To wszystko. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Strasznie atakowała moją osobę. Powiedziałem tak, że należę do partii mieszkańców gminy Staszek. Partia, no oczywiście, że nie ma takiej partii. Oczywiście, że nie ma. Tu jest partia. I tu. To jest jedna odpowiedź, a druga odpowiedź, przekonania polityczne są danymi wrażliwymi tak naprawdę. To jest raz. Dwa. Jakie to ma znaczenie? To przecież ciągle za sobą, przepraszam, taką lotkę, bagaż doświadczeń, które nie mają przynależności partyjnej. Przynależność partyjna w pracy samorządowej przeszkadza. To był powód mojego wystąpienia z sejmiku województwa wielkopolskiego. Dlatego, że tam ważniejszy był interes partyjny niż interes mieszkańców gmin czy powiatów, które reprezentowałem. Jak Pani tego nie rozumie, to zapraszam na sesję sejmiku województwa wielkopolskiego. W takim razie chciałbym zapytać, jeżeli kontynuujemy ten temat, jak Pan odniesie się do artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 28 września roku 2023, pisowska lista władz? Nie znam artykułu.
Cię i jeszcze czterech osób. Autorzy artykułu sugerują, że zrezygnował Pan z mandatu do sejmiku tylko ze względów finansowych. Powiedziałem Panu, że był powód mojej rezygnacji z... Dlatego pytam, jak Pan się odnosi do tego artykułu? Nie, do artykułu czyli się nie odnoszę, odnoszę się do tego, co Pan powiedział. Ja tylko przeczytałem sobie artykuł i chciałbym uzyskać odpowiedź, jak Pan się do tego odnosi. Czy jest to kłamstwo redaktorów, czy nie? Ja nie wiem, nie znam artykułu, tak jak Panu powiedziałem. Moja motywacja była tylko i wyłącznie taka, jak... Dziękuję, rozumiem, że nie mogę uzyskać odpowiedzi. Mogę zadać pytanie? Ja zadam pytanie. Dzień dobry, jestem mieszkańcem Staszewa od 7 lat i zadam też Panu pytanie, konkretne. Mieszkam przy ulicy, nie związane z żadną partią, niczym, bo to jest, myślę, nie miejsce i nie czas na rozmowy o tym, na ten temat. Jesteśmy tu, spotykamy się po to, żeby zrobić i wybrać osobę, która zrobi dobrze dla Staszewa. Z której strony będzie, myślę, że to jest dzisiaj mało ważne. Zadam Panu pytanie. Mieszkam przy ulicy Kościańskiej i z przerażeniem patrzę na ruch, zwłaszcza nocny, czwartek, piątek, sobota, a zwłaszcza niedziela, gdzie samochody i młodzież, która dopiero co zdała prawo jazdy, jeździ z ogromnymi prędkościami. Ja się zastanawiam, kiedy będzie tam katastrofa na tej ulicy. To już było. Wiem, ale ja czekam na następną, powiem szczerze. I przepraszam, tak mówię, bo to się musi wydarzyć. Takie prędkości są tam rozbijane, że w głowie się nie mieści. Zastanawiam się, gdzie jest policja, bo policji nigdy nie ma. I czy myślą Państwo, i tu do Państwa obu pytanie, czy nie należałoby wprowadzić Straży Miejskiej, która by pomogła ze zwalczaniem tego piractwa na ulicy. Ja nie wysyłam wieczorem mojego syna, żeby poszedł do Żabki i kupił Coca-Colę, bo mam strach, że nie wróci, jak te samochody tak szybko jeżdżą. Dziękuję. Skandaliczne. Skandaliczne. To jak przekracza się przepisy. Ale można, to jest droga zimna, prawda? Można założyć mechaniczne spowalniacze, po prostu urywacze tam tych wahaczy, czy coś w tym rodzaju. I to należy zrobić, tak? Bezpieczeństwo mieszkańców leży mi i komitetowi głęboko na sercu. Także wszelkiego rodzaju mechaniczne zabezpieczenia. Straż Miejska, nie myślałem o tym, albo może myślałem, ale nie na tym etapie kandydowania, nie na tym etapie funkcjonowania. Czyli wszelkiego rodzaju mechanizmy zabezpieczenia i praca z policją, niewątpliwie. Ja też uważam, że należy wprowadzić kontrole drogowe i tego nie zrobi nasza policja, nasz komisariat, bo nie ma do tego uprawnień. To może robić tylko ruch drogowy, więc na pewno rozmowy z komendantem wojewódzkim na temat częstotliwości badania ruchu w najbardziej newralgicznych miejscach. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Czyli zrobienie mapy najbardziej newralgicznych miejsc, ponieważ tych miejsc, gdzie jest przekraczana prędkość, jest więcej. Wiem, że też były petycje pisane w niektórych miejscach o właśnie spowalniacze. Te petycje zostały rozpatrzone przez gminę odmownie. Na pewno trzeba przemyśleć, czy jest możliwość położenia tak zwanych leżących policjantów czy poduszek berlińskich, czy szukać innych rozwiązań, ale na pewno wnioskować o kontrole drogowe, które na pewno nie będą zbyt częste, ale jakieś muszą się odbyć na wniosek gminy. No i myślę, że Straż Miejska na tym etapie na pewno nie, a dwa, Straż Miejska nie radzi sobie z tego typu działaniami, patrząc na, rozmawiając z wodarzami z innych gmin. Także jedynie współpraca z policją i szukanie rozwiązań. Paradoksalnie nie ma tam dziury. Nie ma dziur na tej drodze. Ja mam pytanie odnośnie rolnictwa. Jestem rolnikiem, przedstawicielem tej roli i mam pytanie, jak w przyszłości Państwo się odnoszą do sytuacji, jaka w tej chwili panuje w rolnictwie i jak zamierzacie po objęciu funkcji burmistrza pomóc w sytuacji rolników.
zależy nam na wsparciu wszystkich rolników, nie tylko tych dużych, ale również mniejszych, zwłaszcza takich jak pan, bo jeżeli dobrze kojarzę, to od pana właśnie ostatnio chciałam dobre ziemniaki. Więc zależy nam na tym, żeby wspierać rolników, którzy mają gospodarstwa, które swoje plony sprzedają również na targowisku, bo tego ludziom brakuje i tego ludzie poszukują i po to przyjeżdżają między innymi na targowisko do Stęszewa, nie tylko ze Stęszewa, ale właśnie z Komornik. Bardzo dużo ludzi spotykamy na targowisku, którzy przyjeżdżają po te produkty od naszych rolników. Więc wsparcie małych rolników, wsparcie średnich rolników, żeby mogli rozwijać swoje gospodarstwa, żeby kiedy dochodzi do możliwości wykupu ziemi, mogli kupić sobie dodatkowe 20 hektarów, a żeby to nie było tak, że to tylko duży rolnik może kupić sobie więcej. Dziękuję. Spojrzałem, jak już Państwu powiedziałem, na budżet gminy Stęszew. Co się okazuje, ale to też tylko jako dane do analizy. Porównałem Stęszew, Bóg i Komorniki, wysokość podatku rolnego. W Stęszewie w 2024 roku jest 64 zł za kwintal, w Bóku 55, w Komornikach 40. W 2023 odpowiednio w Stęszewie 58, 55 w Bóku i 40 w Komornikach. Nie mówię, że obniżymy podatki, ale jakbyście Państwo spojrzeli też na strukturę innych wpływów podatkowych, mam na myśli wpływ z podatku od transportu, to i też oczywiście w porównaniu z innymi gminami, to byście stwierdzili Państwo, że coś jest zaburzone w wysokości tych podatków. Więc jeżeli będzie przestrzeń tam do zmniejszenia wielkości podatków rolnych w gminie Stęszew, to zrobię. Niewątpliwie rolnictwo będzie się zmieniać, tak? Jako burmistrz reprezentujący gminę, która dwie trzecie mieszkańców mieszka poza miastem i na terenach wiejskich, będę na pewno dbał o tą grupę ludzi. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Oczywiście. Gdyby ktoś chciał pozobaczyć, to jest właśnie to, o czym pan Krzysztof mówił, czyli wykaz podatków w porównaniu z Komornikami, Dopiewem, Bukiem, które są przed nami, jeśli chodzi o to, co mają teraz niższe. Okej, dzięki. Ja bym miał pytanie do kandydatów. Czy jakby te młodzież będzie miała decyzję w jakichś inwestycjach dla nas? W różnych wydarzeniach. Zawsze po stronie, tak się komisja się nazywa, faktycznie ustawa o samorządzie gminnym pozwala tworzyć rady młodzieży. Taką radę młodzieży, młodych ludzi chcę stworzyć przy burmistrzów, zainspirować do ich funkcjonowania, nie wykonywać za nią obowiązków, przepraszam, ciągnąć młodych ludzi do zainteresowania się swoją małą lokalną ojczyzną, ale taka rada młodych ludzi, młodych i najmłodszych, nie spodziewałem się, co ja tak młodych człowieka, ale to szacunek. Jest jednym z naszych programów. My też mówimy o Radzie Młodzieżowej, Radzie Gminy. Od 2019 roku jest możliwość utworzenia takiej przy urzędzie, jest możliwość dofinansowania. Wiem też, że była petycja złożona do gminy jednego z mieszkańców, który chciał założyć. Niestety dostał odmowę. Pracując w Fundacji Aktywności Lokalnej i przy współpracy Fundacji Batorego powstałam kilka naprawdę doskonale działających młodzieżowych rad gminy. I to, co młodzież może sama zrobić, jeżeli tylko umożliwi im się realizację własnych pomysłów, to jest niesamowite. Młodzież jest odpowiedzialna, młodzież jest pomysłowa i tej młodzieży my powinniśmy słuchać, dając im możliwość rozwoju. Dlatego zależy nam na stworzeniu miejsc
ale tylko i wyłącznie przy współpracy młodzieży, żeby to nie były inwestycje stadiona, że ktoś usiądzie, wymyśli, co młodzież ma robić, zostanie coś sfinansowane, a potem się okazuje, że młodzież z tego nie chce korzystać. Dlatego tak ważne jest, żeby to młodzież angażowała się w planowanie tych miejsc i w organizację wydarzeń w tych miejscach. Dziękuję. Ja jeszcze rozszerzę, bo to jest dla mnie dosyć istotne pytanie, wykraczające także poza, poza grupę młodych ludzi. My generalnie, ja generalnie też, chcemy, żeby inicjatywa była po stronie ludzi, których chciałbym przyciągnąć i zrobić ich, żeby poczuli odpowiedzialność, swoją odpowiedzialność wobec gminy. Mieszkańcy dla nas są najistotniejszym podmiotem, to reprezentacją mieszkańców są radni i to radni reprezentują mieszkańców i jak gdyby zlecają pracę, wskazują burmistrzowi kierunek jego funkcjonowania. Kierunek funkcjonowania i kierunek, który pójdzie, ma iść gmina. Także burmistrz w moim pojęciu, proszę rozszerzę to, jest bardziej zarządzającym niż inspirującym, tak, ale bardziej zarządzającym niż każącym, narzucającym swoje wizje. To państwo, młodzież, rada starszych też. Tutaj proponujemy seniorów, przepraszam, proponujemy radę biznesu, też proponujemy. To te ciała mają inspirować radnych, inspirować Urząd Miasta, Burmistrza do realizacji wizji gminy, którą no, gdzieś wypracujemy wspólnie. Podobało mi się tutaj to, co Pan powiedział o tych inicjatywach, ciałach i inspiracjach. Mam pytanie, w jaki sposób, czy mają Państwo przemyślaną taką wizję, poza radnymi, którzy są głosem ludu, pozyskiwać informacje, czyli te inspiracje, inicjatywy od przedsiębiorców, od kobiet, od młodzieży. Jaki jest pomysł, jaką ścieżką będzie się można już do Państwa dostać, jak trafią Państwo na ludzi? Dobre pytanie. Naszym pomysłem są dyżury radnych w Sarkach Sołeckich. Mamy 21 sołectw i zależy nam na stałym kontakcie radnych z mieszkańcami danych okręgów. W tych Sarkach chcielibyśmy, żeby się działy różne rzeczy, żeby te Sarki żyły, żeby w tych Sarkach były spotkania dla seniorów, dla młodzieży, dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Od kilku lat mamy możliwość dofinansowania kół gospodyń, które w gminie też jest, myślę, że za mało, mogłoby być więcej, które są taką kolebką, kiedy się zaczyna dużo dziać, gdzie mogą się spotkać 3 osoby, 5 osób, może potem będzie 10. To nie chodzi o ilość. Chodzi o to, żeby te spotkania były regularne i żeby ludzie mogli wiedzieć, że kilka razy w tygodniu coś w Sarkach się dzieje i można uczestniczyć w tym. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba planować. To mogą być różnego rodzaju wydarzenia. To mogą być wydarzenia kulturalno-edukacyjne. To mogą być spotkania z ciekawymi ludźmi, to mogą być spotkania ze specjalistami, notariuszami, dietetykami. To mogą być spotkania międzypokoleniowe. Tak naprawdę mamy pomysł na stworzenie programu, który będzie działał mobilnie we wszystkich okręgach i to, które tematy się przyjmą w danym okręgu, to żeby tam zatrzymać. Bo to, że w jednym ktoś będzie chciał, nie wiem, skupić się na zajęciach z makramy, to w innym zupełnie może się nie przyjąć. Dlatego zależy nam najpierw na pokazaniu szerokiej oferty, bo czasami jest tak, że ktoś nawet nie jest w stanie stwierdzić, czy coś lubi, jeżeli nigdy tego nie robił albo nie zna danej dziedziny. Dlatego chcemy pokazać różne dziedziny, różne aktywności i te najbardziej, które się przyjmą w danej miejscowości, żeby kontynuować w mniejszych, większych grupach. Bardziej zrozumiałem, już pytała Pani o środki komunikacji. Pytałam, ale to jest bardzo ciekawe. Tak, tak. Do
środki komunikacji są dosyć szerokie, tak? Ja jestem człowiekiem otwartym, więc ze mną ja nie wyznaczam godzin, znaczy nie wyznaczę tych godzin spotkań w konkretne dni, konkretne godziny, bo no, to trochę to nie ja. To jest jedna rzecz, także będę dostępny dla mieszkańców w miarę dostępności oczywiście, wiadomo, wiecie Państwo jak się funkcjonuje na takich stanowiskach, ale nie widzę problemu, żeby spotykać się z mieszkańcami po pierwsze w urzędzie, po drugie z mieszkańcami na spotkaniach w salkach gminnych, tak jak koleżanka. Wiecie Państwo, też wiele dostałem takich informacji od osób prowadzących przedsiębiorstwa, tak, że burmistrz jakby nie zauważa pewnych przedsiębiorstw. No to ja powiem tak, no to ja deklaruję, że ja zauważę prawdopodobnie wszystkie. 2181 chyba przedsiębiorstw w 2022 roku było. Może wszystkich nie odwiedzę, bo to jest oczywiście to są też jednoosobowe działalności i nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jak wygląda struktura tych przedsiębiorstw, ale na pewno to największe odwiedzę, które nie było odwiedzane przez burmistrza z racji wielkości, jest to dziwne. A u mnie to nie będzie. Będę odwiedzał na pewno też przedsiębiorstwa. Radni, oczywiście dyżury. Oczywiście komunikacja, środki, Facebook i inne podobne takie rzeczy. To jest wszystko dostępne dla mieszkańców, dla mieszkańców i przy okazji dla nowych dla gminy. Dziękuję. Straciłeś swój. Raz. Dzień dobry, ja mam pytanie do obu kandydatów. To, co generalnie tutaj najbardziej razi mnie, jeżeli chodzi o gminę, kiedy jadę tutaj sobie autem, tak, to nie widzę generalnie właśnie miejsc pracy i w szczególności miejsc pracy dla młodych obywateli, tak? Jadąc powiedzmy tutaj przez Bóg, już nie mówiąc o Komornikach, czy o gminie Dobiego, czy nawet o Kulniku, bo miejsc pracy naprawdę jest bardzo mało. Tak? Dla mnie kluczowe jest to, by ludzie nie musieli iść na ten autobus, czy wsiąść do pociągu, jechać do Komornik, organizować sobie transport i szukać sobie pracy gdzieś indziej, bo u nas nie ma tak naprawdę, moim zdaniem, perspektywy. Nie ma tego, a moim zdaniem potencjał jest wielki, tak? Ponieważ mamy już drogę ekspresową, mamy zjazd. I no, dla mnie właśnie kluczowe pytanie jest, dlaczego generalnie no, nie stało się to przez te, powiedzmy, już nie mówię 30 lat, ale tak naprawdę przez 10 czy 12, tak? I jaka jest Państwa recepta na to, żeby to się zmieniło? Dziękuję. Znowu się odniosę do cyfr. Pytanie jest zasadne, ale odpowiem na to pytanie przez cyfry. Też w porównaniu z Kęsą, w porównaniu z Bukiem, z Komornikami i Kopielem, takie szybkie informacje dostałem. Znaczy, to nie dostałem, to w internecie. Wpływ z CIT-u, tak? Z CIT-u do budżetu gminy Stęszew wynosi 1,7% wielkości wpływu, tak? Podczas gdy w Buku 3,9, w Komornikach 7,41. I w Dopiewie niestety nie mam tej danej, mam CIT i PIT pomieszane. Ale to pokazuje, że gdzieś te przedsiębiorstwa nie powstały w odpowiednim momencie. One nie chcą powstawać. One nie chcą powstawać. Te też są na to dane statystyczne. Odniosę się do naszego materiału tutaj z programem. Albo może z pamięci. Od 2000 roku do 2020 roku w gminie Stęszew liczba przedsiębiorstw wzrosła dwukrotnie, tak o 100%. I to niby jest dużo, tak? Ale w pozostałych gminach, muszę spojrzeć. Hmm.
ale w pozostałych gminach w Dopiewie o 578%, czyli ponad pięciokrotnie. Ale to jest z innego poziomu na pewno. Procent wzrostu, tak? Może z innego poziomu, ale w komornikach to 388%, tak? Nie powstają te przedsiębiorstwa w gminie, ludzie się nie sprowadzają, to też tak jak pan zauważył. Też dane dotyczące zagrożeń w przedsiębiorstwach pokazują, że przedsiębiorcy wskazują na małą dostępność ludzi do pracy. Jeżeli nie ściągniemy ludzi do pracy, nie ściągniemy ludzi młodych, tak, do Stęszewa, no to nie będzie potencjału do wzrostu ilości przedsiębiorstw i co za tym idzie do wpływu CIT-u do kasy gminy, nie? Ale nieprawda, bo u mnie wiele osób do firmy dojeżdża na przykład, a właśnie do Wakowie, dojeżdża z Kościana na przykład, tak? Są organizowane autobusy, więc moim zdaniem, jeżeli byłaby tak naprawdę jakby miejsce dla inwestorów, by zainwestować, bo grunty mamy tak naprawdę, tak? Mamy miejsce, to jest kwestia po prostu zachęcenia inwestorów, ale się znają. Tak. Przyjadą z gminy Kościana. Tutaj mamy teraz rywalizację między gminami o co? O ludzi. O siłę roboczą, tak? W Stęszewie jest 1% bezrobocia. Jeden. To jest poniżej strukturalnej. Znaczy ja uważam, że jest to kwestia rozwoju całości gminy, planowania mieszkaniówki, planowania rozwoju infrastruktury gospodarczej. Jeżeli mamy grunty od 2014 roku, które nadal nie są uzbrojone, jak inwestor ma przyjść i chcieć tutaj wybudować szybko jakieś magazyny i działać? Jeżeli w gminach obok ma tereny gospodarcze, które są gotowe już pod działalność, które mają czasami nawet zgodę na budowę, to on wchodzi, buduje hale i działa. A u nas kupi teren i nie wiadomo, kiedy będzie miał media, kiedy będzie miał prąd, wodę, kiedy będzie mógł zacząć działać. Dlatego te tereny stoją puste. Trzeba najpierw trzeba zapewnić im infrastrukturę, żeby firmy powstawały, żeby przedsiębiorcy chcieli tutaj działać. Trzeba też stworzyć bardziej przyjazną atmosferę dla przedsiębiorców, którzy są w gminie. Dlatego, że na spotkaniach dostawaliśmy sygnały, że przedsiębiorcy, którzy mają tutaj firmę, jak rozwijają firmę, przenoszą je do Buku czy do Kościana. Z różnych powodów. To już Państwo proponuję, żeby poczytali na forach Stęszewa. Więc tutaj na pewno zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy z gminy mogli tutaj rozwijać swoje działalności, tutaj tworzyć miejsca pracy. I żeby ludzie rzeczywiście nie tracili czasu na dojazd, tak jak pan do Robakowa, bo to jest kawałek, tylko mieli tą pracę na miejscu. Także tutaj pan mówił o Radzie Biznesu. My bardziej myślimy o inkubatorze przedsiębiorczości, czyli wsparciu właśnie tych wszystkich małych przedsiębiorstw, małych, średnich i dużym, dając przyjazne warunki do działania. Chcemy, żeby taka Rada Przedsiębiorców działała przy Radzie Gminy, żeby w momencie, kiedy gmina będzie działała promocyjnie poza terenem gminy, czy na targach wojewódzkich, czy na targach ogólnopolskich, czy na jeszcze innych, na światowych, żeby mogła pokazywać i chwalić się tym, jakie przedsiębiorstwa mamy, żeby budować partnerstwa, żeby to wszystko wpływało na rozwój i na chęć partnerów tutaj osadzania się. Żeby powstawały firmy, które tutaj mają siedzibę, a nie tylko magazyny. Bo jeżeli firma ma tutaj siedzibę, to całość podatku wpływa do naszej gminy. Jeżeli ma tylko magazyny, to część wpływów z podatków idzie tam, gdzie jest siedziba. Jeżeli jeszcze przyjadą pracownicy spoza, to i podatek z rejestracji działalności pójdzie tam, gdzie jest zarejestrowana działalność i dochodowy pójdzie tam, gdzie mieszkają pracownicy. Więc zrównoważony rozwój, który pozwoli na stworzenie jak największej ilości przedsiębiorców czy miejsc pracy z firmami, które tutaj mają siedzibę i wtedy za tym pójdzie mieszkaniówka, bo jeżeli będą ludzie mieli dojeżdżać, to wtedy będzie można planować to rozwojowo. To jest to, co być może trochę zostało tutaj zaniedbane, że jeżeli planujemy cokolwiek, to planujmy szeroko, myśląc o tym, co będzie za 5 lat, ale również co będzie za 10-15, dlatego że brak myślenia długoterminowego powoduje potem konsekwencje, z którymi trudno sobie poradzić i są kosztowne. Dziękuję.
Dziękuję. Rozwój musi iść równolegle. Przedsiębiorstwa muszą powstawać, ale muszą być też ludzie do mieszkańców. Jeżeli zapewnimy charakter, nadamy charakter gminie, to co proponuje charakter na przykład gminy turystycznej, to będzie to naturalny magnes przyciągania ludzi. Dziękuję. Przepraszam. Ja mam takie pytanie strategiczne. Proszę Państwa, dotychczas przyglądając się poszczególnym programom wyborczym kandydatów, to zauważyłem, że każdy reprezentuje interesy swojego okręgu wyborczego. Prawie że większość. Nikt nie ma tego spojrzenia w indywidualnym programie, tego holistycznego, całego spojrzenia na systematyczny, rozwojowy, strategiczny rozwój gminy. Czy Państwo będziecie przedstawiali, tworzyli program autentycznej strategii rozwoju Stęszewa i całej gminy stęszewskiej, a nie tylko poszczególnych regionów, gdzie jak ja słyszę, że dotychczasowy był fantastyczny zespół, prawdopodobnie 14 do 1, taki był znakomity, gdzie niektóre okręgi były bardzo rozwojowe, a drugie były całkowicie opuszczone, zaniedbane. Na moje takie zapytanie pewnego wyborcę, dlaczego tak jest, to zostałem jakby skrytykowany w ten sposób, no bo mieliście słabego przedstawiciela w swoim okręgu i on dla waszej miejscowości niczego nie załatwi. Proszę Państwa, chcielibyśmy, chyba wszyscy, aby powstała autentyczna strategia rozwoju całej gminy. Gminy, która jest opuszczona, ale ma jeszcze swoje miejscowości znacznie odbiegające. Jest program. Problem taki, żeby gmina dobijała do tych wyżej rozwiniętych gmin, proszę Państwa, w powiecie poznańskim, ale i te miejscowości, bardzo często oddalone od głównych szlaków komunikacji, tych dróg powiatowych, o czym wszyscy tu mówiliście, żeby też dobijały do tych samych poziomów egzystencji, jakie mają te lepiej rozwinięte. Już nie będę mówił tutaj o Łódź, Witobel, no gdzie bym tylko rzucił okiem, to ewidentnie widać bardziej rozwinięte miejsca niż inne. I chcielibyśmy, abyśmy spojrzeli na to, że nie mówmy tylko, to znaczy miejmy na uwadze, ale nie kategoryzujmy, czy mamy przedsiębiorców, tutaj ten program rozwoju dla przedsiębiorców, czy dla rolników. Myślmy o pewnej strategii i w gminie rolniczej dla przedsiębiorców, ale dla tych wszystkich, którzy są pozostawieni. Ta struktura znowu obywatelska wyraźnie mówi, że przybywa nam tych ludzi mniej produkcyjnych. Tu się szczególna opieka należy i już mówię, przez te opuszczenia oni zupełnie nie mają możliwości korzystania z tego wszystkiego. I te podatki, które równomiernie wzrosły dla każdej grupy, a z czego jedni mają lepszy dostęp do infrastruktury i do tego wszystkiego, co z podatków społecznie im w drugą stronę, czyli do nich wraca, a inne mają absolutnie, nie mają nawet drogi dojścia, żeby przepchnąć starszą osobę z wózkiem inwalidzkim do kościoła, czy do lekarza, czy w ogóle do sklepu. Proszę Państwa, w ten sposób spójrzmy na tą swoją gminę i chciałbym mieć takie pytanie. Jak Państwo nam gwarantujecie, że tak będzie, że jeżeli wasze zespoły, które wygrają te wybory z Państwa kandydatami, będą autentycznymi reprezentantami całej gminy, a nie po prostu poszczególnej grupy, poszczególnych tutaj jakby establishmentu pewnego społecznego. I już ostatnie pytanie, może trochę mówię. Ale proszę Państwa, jaką macie drogę wolontariatu? Bo jednocześnie było to fantastyczne pytanie młodego człowieka. Proszę Państwa, a co my? Otóż właśnie, proszę Państwa, młodzi ludzie, jak to zostają młodzi ludzie przygotowani do przyszłej roli, którą przejmą po Państwie, żeby przeszli drogę poprzez wolontariat, te działania prospołeczne, na początku prorozwojowe, ale jakby bezpłatne,
czyli prawda, przez ten wolontariat. Jak Państwo oceniacie ten wolontariat, bo poza jakby tą taczką tak zwaną zimową, to ja tutaj specjalnie tego wolontariatu nie widzę. Starzy ludzie nie mają znikąd pomocy. Służba zdrowia leży, tamto leży, dojazd leży i młodzi ludzie, którzy sobie chodzą, nie mają, nie są zagospodarowani, nie są przy, jakby przygotowywani do przyszłej roli społecznej. Cieszę się, że Pan to poruszył, bo działania społeczne to jest coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Wolontariat, działania w wielu różnych akcjach, w wielu fundacjach, stowarzyszeniach, no to zazwyczaj odbywało się na wolontariacie. I rzeczywiście wolontariat młodzieży jest bardzo istotny ze względu na takie wychowanie obywatelskie, na poczucie obowiązku. Myślę, że Młodzieżowa Rada Gminy jest jednym z takich czynników, który pobudza taki wolontariat i przy Młodzieżowej Radzie Gminy dobrze by było taki wolontariat wprowadzić. Podam przykład jednej z gmin, który bardzo mi zapadł w sercu, ponieważ no tak jakoś emocjonalnie do tego podeszłam. Pewna gmina zafundowała program, który uczył seniorów korzystać z komputera. Takich prostych rzeczy, wysłanie maila, zamówienie recepty, korzystanie z ePUAP-u. I robiła to młodzież. Młodzież, która zgodziła się ze szkół z tymi starszymi osobami to przepracować. Po tym programie doszło do takiej fascynującej sytuacji, że wcześniej na ulicach starsi ludzie patrzyli krzywo na młodszych, bo to byli, że hałasują, bo palą, bo krzyczą, bo przysiadują na przystankach. Młodzi ludzie patrzyli krzywo na starszych, no bo to są ci, co się tam, co zwracają im uwagę i tak dalej. Po tym programie można było zauważyć, jak młodzi ludzie, starsi ludzie idą razem ze sobą, rozmawiają, jak jakiś młody człowiek krzyczy, dzień dobry Panie Krysiu, i to działa, więc taki wolontariat, działania społeczne, wszystkiego rodzaju, wszystkie imprezy międzypokoleniowe. Dlatego tak zależy nam na działaniach w tych salkach, żeby to było blisko Państwa, bo to nie może się odbywać w Starszawie, bo część ludzi i tak tutaj nie dojedzie. Więc to wyrównywanie szans w całej gminie, która jest miejsko-wiejska, dotarcie jak najdalej i jak najbliżej mieszkańców z wszystkimi działalnościami społecznymi, edukacyjnymi jest dla naszej drużyny, której jest wiele osób, które działa w różnych stowarzyszeniach, jest bardzo ważna i na pewno bez względu na to, bo bardzo bym chciała, żeby cała piętnastka weszła, ale to chyba nigdzie się jeszcze nie udało, chociaż może dzięki Państwu to się uda. Tak czy tak wiem, że te osoby będą działały społecznie i z ludźmi dla ludzi. Dziękuję. W tej części zapytał tak naprawdę o wizję gminy, co chcemy zaproponować mieszkańcom całej gminy, nie tylko poszczególnych okręgów. Oczywiście, Szanowni Państwo, na poprzednim spotkaniu zacząłem mówić o wizji dotyczącej całej gminy, to usłyszeliśmy głosy, że nie, nas interesuje tu konkretne, co zrobicie z tym. Bo taki mamy, tak to jest ustawione, że każdy z radnych reprezentuje określone okręgi. Określone okręgi w szczegółach, tak naprawdę problemy są rozwiązywane, mają być rozwiązywane przez burmistrza czy przez radę. A więc wizja gminy. Dwie rzeczy się chcemy zaproponować. Jedna rzecz to jest turystyka, o której Państwu mówiliśmy, ale chciałbym może w drugim kroku po audycie zaproponować Państwu referendum w tej sprawie, bo to będzie, że tak powiem, zmieniało charakter rzeczywiście gminy i nakładało określone obowiązki wynikające z tego dzisiejszej decyzji. A drugi temat. Chcemy zaproponować Państwu inwestycje w geotermię. Wielkopolska jest na szlaku, że tak powiem, albo na złożach gorącej, ciepłej wody.
to może spowodować, proszę, brać to pod uwagę, to co mówię, może spowodować to, że gmina będzie mogła zasilać się w jakiejś części z ciepłych źródeł, to spowoduje, może spowodować obniżenie kosztów na przykład energii elektrycznej czy energii związanej z ogrzewaniem mieszkańców. Ta inwestycja nie jest tania, natomiast z informacji, które są dostępne powszechnie, są na to środki i te środki do 2025 roku, zdaje się, można wykorzystać chyba w 100% wielkości inwestycji netto. Także to nie są, przepraszam, wróżki na wierzbie. Te inwestycje są realizowane przez poszczególne gminy w Wielkopolsce, no Tarnowo Podgórne macie Państwo niedaleko. Tam jest realizowane i działa w takiej formie, jak w tej chwili to jest. No, natomiast my byśmy chcieli zainwestować to jako gmina raczej w cudzysłowie w przemysłowe ogrzewanie niż w rekreacyjne. Chociaż przy okazji rekreacyjne też będzie to element na pewno, który będzie przyciągał też po pierwsze inwestorów, po drugie uatrakcyjnić w ogóle gminy. Wolontariat, doskonały pomysł pani Pytana i z całą pewnością, jeżeli mi się uda, to na tego kopiowo. Natomiast też mam mam praktykę też w wolontariacie. Też ze starszymi osobami polecam, bo rzeczywiście można nabrać dystansu do życia i wiele dobrego się nauczyć. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze tak zwrotki o nasze kandydatki, którzy właściwie stoją przez cały czas. Chciałbym teraz prosić o krótkie pytania i krótkie odpowiedzi, a później zrobić przestrzeń na to, jeżeli Państwo zechcecie zostać, na rozmowy kulturowe z mieszkańcami. Więc proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam krótkie pytanie, tutaj nawiązując już do odpowiedzi Pana kandydata, a właśnie chciałam zapytać, czy widzą Państwo taką potrzebę, i tutaj jak na chwilę powiedział się o geotermii, właśnie też jak Państwo rozważają możliwości wybudowania basenów na terenie gminy, takiego rekreacyjnego na terenie gminy Znaczek, który myślę, że służyłby i naszym mieszkańcom, i młodym, właściwie każdemu, i też przyciągałby na pewno turystów i nowych na pewno mieszkańców, żeby się tutaj o tą pewną odpowiedź. Mamy 9 jezior. Pani tak. Dwa kąpielisko i zanieczyszczone jeziora. No to prawda. Proszę Państwa, mamy sygnały od widzów online, że nas bardzo słabo słychać, a w ogóle pana Krzysztofa. Także po raz kolejny proszę o to, żeby trzymać mikrofon bliżej. Baseny są kosztowne. Niewątpliwie niezwykle atrakcyjne. Nie odpowiem Pani w tej chwili konkretnie na pytanie, czy zbudujemy basen, bo z tego co wiem, to w okolicznych miejscowościach są baseny. Kościanie. Nie deklaruję tego, przykro mi, ale jeżeli powstanie by geotermia, to no to jakby stworzą się dosyć proste warunki do tego, żeby powstał ten basen. Więc proszę głosować za mną i jak będziemy budować geotermię, proszę się to zaangażować. Potrzebujemy młodych, aktywnych ludzi. Ja niestety też nie mogę obiecać basenu. Ja rozmawiałam z wieloma osobami, z wodarzami innych gmin, że baseny w tej chwili są bardzo kosztowne. Przy tych kosztach energii, przy kosztach utrzymania, przy wysokich kosztach pracowniczych jest to duże obciążenie dla gmin i niektóre gminy, które mają baseny, nie zamykają albo ograniczają ich dostępność. Dlatego przy tym stanie gospodarki, przy tych kosztach, myślę, że są inne, bardziej potrzebne rzeczy. I oczywiście może się to znaleźć na liście do powstania w gminie Stęszew, ale na pewno nie na liście priorytetów przy
służbie zdrowia, w drogach, chodnikach, prześwietleniach. Są to rzeczy bardziej potrzebne i niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa publicznego. Zauważcie Państwo, że tak naprawdę te dwie wizje, które my proponujemy, to są wizje, które oczywiście wymagają inwestycji, ale efekty tych inwestycji to będą inwestycje, a nie wydatki. Tak? Dzień dobry. Ja nawiązując do tematu przedsiębiorstw i rozwoju, który Państwo proponują, przy tak niskim bezrobociu, jak jest w tej chwili w gminie Stęszew i w całej Polsce, skąd Wy chcecie brać nowych pracowników przy tak niskim bezrobociu? Imigrantów zarobkowych z Afryki, z Azji? Nie wiem, czy do mnie tego podeszło. Przypominam, że to nie gmina będzie tworzyć przedsiębiorstwa. To nie gmina będzie zatrudniać pracowników. Znaczy ja myślę, że jeżeli będą przyjazne warunki dla przedsiębiorców, przedsiębiorcy będą tworzyli dobre warunki pracy, to część ludzi, którzy jednak mamy ponad 15 tysięcy mieszkańców, oni gdzieś do pracy jeżdżą. Jeżeli ktoś będzie miał pracę na miejscu, oszczędza czas i pieniądze. Oszczędza pieniądze na dojazd i czas na ten dojazd. Wiemy, jak bardzo ważne jest, jeżeli ktoś spędza godzinę czasu w samochodzie do pracy, to spędza minimum 10 godzin w samochodzie. Te 10 godzin mógłby spędzić z rodziną albo na relaksie czytając książkę. Więc myślę, że stworzenie miejsc pracy tutaj pozwoli mieszkańcom na atrakcyjniejsze wykorzystanie swojego czasu i lepsze życie w gminie Stęszew. Tak jak powiedziałem, konkurujemy z gminami ościennymi o pracowników, o ludzi, którzy uciekają stąd, jadą do pracy do pozostałych gmin. Przedsiębiorstwa i ludzie, tak? Czyli mieszkańcy, chcemy zwiększyć liczbę mieszkańców. Ale dlatego uciekają do innych gmin, bo w innych gminach lepiej pracy, może o to chodzi. A gmina Stęszew nie ma wpływu na pracodawców, żeby po prostu więcej płacili. Większe stawki, tak. I mimo to, że ludzie wolą do Poznania jeździć, bo tam są dużo wyższe stawki i mimo wszystko, że paliwo jest drogie, wszyscy bardziej się to opłaca, nie? Myślę, że przyjazne warunki pracy, jeżeli przedsiębiorcy będą chcieli tutaj budować swoje firmy, to i w biurokracji, czy w biurach, i na produkcji, czy w logistyce, czy w transporcie, na pewno część ludzi będzie jednak chciała pracować na miejscu i dobrzy przedsiębiorcy, które mamy nadzieję pozyskać na różnego rodzaju targach promujących gminę, będą również oferowali konkurencyjne wynagrodzenia. Te wynagrodzenia chyba nie są takie niskie. Ja słyszałem ostatnio, ile pracodawca jakie płaci wynagrodzenia swoim pracownikom, godne pożyczki. I tutaj mamy... Ja mam pytanie. Mówiliście Państwo o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Tutaj jeden z moich przedmówców zwrócił uwagę na problem ulicy Kościańskiej. Wiem, że jeździliście po całej gminie i czy macie tak zwane w swoim szafiskach czarne punkty na terenie gminy Stęszew dotyczące przestępczości. Gdzie jest dobrze, gdzie jest źle? Przestępczości nie. Nie mamy takiej danych, to pewnie takie dane można pozyskać z policji. Na pewno mieliśmy zwróconą, znaczy ja miałam na spotkaniach temat wyłudzenia z banków, czy jakichś takich fałszywych SMS-ów, które powodowały, że ludzie przychodzili i wypłacali pieniądze, ponieważ otrzymywali informacje, że ze względu na zagrożenie wojny, czy ze względu na inne zagrożenie, ktoś ich namawiał na wypłacenie tych pieniędzy i tutaj wiem, że bank dosyć dobrze zareagował i zgłaszał to, gdzie trzeba i też tłumaczył ludziom, że nic takiego nie ma i to są fałszywe informacje. Na pewno były ostatnie zgłoszenia na osiedlach, że ludzie mieli pootwierane drzwi, czy po prostu ktoś wchodził do domu, jeżeli było otwarte. To się bardzo często zdarza, zwłaszcza, że takie osoby działające w przestępczości zorganizowanej chodzą po mieszkaniach czy po domach, słuchają tam, gdzie jest głośno telewizor, bo wtedy można przypuszczać, że jest tam osoba starsza, która nie usłyszy, jak się wejdzie, bo ma dosyć głośny telewizor. Wchodzą, biorą to, co jest na stole, komputer,
telefon, laptopa, więc o takich zgłoszeniach też słyszeliśmy. Tak naprawdę takie dane można pozyskać od policji, ale to dopiero po 7 kwietnia, mam nadzieję. Dziękuję. Że pan pytał o przestępców drogowych. Czarnych punktów przestępczych. Nie chodzi o konkretny drogówka i to, bo z tym to gdzie pan to jeżdżę, też jestem kierowcą, to widzę. Ale też widzę, co na przykład się dzieje na ulicy Dworcowej. Tak jak pani Józefa powiedziała, dane dotyczące przestępczości innej niż drogowa, możemy pozyskać prawdopodobnie po mogę dokończyć? Chodzicie państwo po gminie, czy od mieszkańców macie jakieś sygnały? Nie chodzi, czy byliście na policji i wiecie od komendanta, czy od komendanta wojewódzkiego, tylko od mieszkańców. Nie dostałem takich informacji, ale odniosę się na chwilę do tej przestępczości drogowej, bo to też się jak gdyby jest naszym jednym z punktów programu. Problem w skrzynkach z przejściem, tam znowu też tam zmierne prędkości, ale też jednym z naszych punktów, o czym mówiłem, jest turystyka, tak? Turystyka, to zatem idzie rozwój ścieżek drogowo, pieszo-rowerowych. To jest działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Łatwiej poruszać się, bezpieczniej poruszać się po ścieżce rowerowej czy po ścieżce pieszej, niż z krajem drogi, co widziałem na własną rękę. Zresztą sam też z tego czasu, będąc mieszkańcem Niepruszewa, próbowałem dobiec do Niepruszewa z krajem drogi. Jest to nieodpowiedzialne, tylko to było z mojej strony i drugi aspekt nie rozumiem. I tu za tym idzie dalej, za tymi ścieżkami dla pieszych i dla rowerzystów. Wiecie państwo, że brak takich ścieżek powoduje wykluczenie ekonomiczne i tworzenie pewnych nierówności w dostępie do oferty proste sklepu spożywczego. Niepruszowie już w tej chwili nie ma tego problemu, ale jeszcze chwilę wcześniej wieś nie była skomunikowana, znaczy jest skomunikowana tylko poprzez PKS. Dalej nie jest skomunikowana przez żadną ścieżkę. Także do Strykowa, w kierunku Poznania. Nie ma ścieżki. Do Sierokowa nie ma żadnej ścieżki. Co to powoduje? Powoduje to, że żeby kupić cokolwiek w sklepie, trzeba skorzystać z oferty miejscowego sklepu. Fajnie, bo sam byłem przedsiębiorcą i skorzystanie, znaczy bycie monopolistą na danym rynku powoduje wzrost cen, powoduje łatwiejszy dostęp do klientów. Wiele osób jest zmuszonych do korzystania z jednej oferty. Przestępstwa chcemy eliminować poprzez budowę też infrastruktury turystycznej w postaci ścieżek i pieszych. To spowoduje też łatwiejszą i tańszą komunikację pomiędzy wsiami. Ja tutaj bym postawił kropkę i też bym prosił naprawdę o zwięzłe wypowiedzi, również troski o państwa. Bo proszę bardzo, mam pytania. Dwa krótkie pytania. Iwona Jęcka, tak politycznym składa, że zajmuję się monitorowaniem funduszy i mnie ta kwestia geotermii bardzo zaintrygowała. Może nie chcę kwestionować całego pomysłu, bo idea zapewne słuszna i państwo macie dobrą diagnozę. Chciałam zapytać, skąd będą na to pieniądze, ponieważ nabór, o którym pan wspomniał do 2025, skończył się w 2022, a kolejny w grę wchodziło tylko 600 tysięcy złotych, więc jaka to jest kwota, jaki budżet i skąd państwo planujecie realnie pozyskać na to pieniądze, żeby to nie były obietnice, bo pewnie macie państwo to zaplanowane. I druga rzecz, była mowa o Młodzieżowej Radzie, o Radzie Seniorów, Radach Kobiet.
Tak się akurat składa, że przy wielu takich gremiach miałam też współudział i bardzo, bardzo często kwestia była później zawiedzenia oczekiwań. Oczywiście byłem powołany w tych gremiach, oni mieli poczucie wpływu, ale wpływu żadnego, więc konsekwencja była olbrzymia frustracja. Moje pytanie brzmi, jak zamierzacie z tych gremiów korzystać, jak zamierzacie konsultować z mieszkańcami, aby mieszkańcy mieli faktyczny wpływ, a nie tylko poczucie, że ktoś tam daje im przestrzeń do wygadania się, ale i tak będzie ich dalej lekceważyć. Dziękuję. Czy umiecie słuchać? Około tego się nie wypowiem, ponieważ to nie jest w naszym programie. Jeśli chodzi o rady, zależy mi na tym, żeby te rady nie były tylko powołane, tylko działały. Działały tak jak rada gminy. Miały spotkania na przykład raz na kwartał, wypracowywały swoje pomysły, swoje cele, przedstawiały je Radzie Gminy i wspólnie z gminą je realizowały. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest właśnie głos mieszkańca, nie tylko przekazany przez radnego z danego okręgu, który ma obowiązek, ale też mam nadzieję przyjemność współpracy z mieszkańcami ze swojego okręgu, ale właśnie te rady są inicjatywami, które budują tą lokalną społeczność, które ją aktywizują i z którymi dobrze się realizuje cele społeczne. Dziękuję. No to jest pytanie o to, czy będziemy chcieli współpracować z tymi radami, które mamy obydwoje w planach. No, pytanie o wiarygodność. No tak, wydaje mi się, że jesteśmy wiarygodni w swoim zapale i w chęci słuchania ludzi. Ja mam doświadczenie tak, w pracy z ludźmi i wiem, że ludzi należy słuchać. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wcześniej powiedziałem, burmistrz nic nie może sam, krótko mówiąc, tak? To wy, ludzie, młodzi, starsi, generalnie mieszkańcy, jesteście inspiracją i całym zasobem, które posiada burmistrz. Jedyna, możecie Państwo to uwierzyć bądź nie, nie wiem, 20-30 lat pracy z ludźmi, a na stanowiskach zarządzających, nie wiem, w każdym razie, i brak klęsk może w ten sposób, tak? Oczywiście porażki się zdarzają, ale brak klęsk powoduje to, że mogę powiedzieć, okej, ja to chcę zrobić i będę to robił, tak? Pani mi uwierzy, czy nie, to już jest inna sprawa. Geotermia. Faktycznie on się skończył, ten fundusz, ale będą powstawać nowe. Dlaczego? Bo dyrektywa budynkowa z 13 kwietnia, zdaje się, powoduje to, że będziemy musieli rezygnować ze źródeł kopalnych. A co mamy w zamian? Wiatr, wodę, słońce i ewentualnie wodę. Zresztą w polityce, nie wiem, czy to się nazywało jakoś inaczej. Widzę, że cały czas jest, wiesz, bo trochę się martwiłam, że coś się wyłączyło. Tego roku było zapisane ten punkt związany z geotermią. Gdzieś on był brany pod uwagę, albo był sobie po prostu zwykłym wpisem. Szanowni Państwo, proponuję ostatnie pytanie kuluarowe, więc tutaj mamy jedno, tutaj dobrze, ostatnie dwa pytania, Pani i Pan. Częściowo Państwo odpowiedzieliście już na to pytanie, ale może nie do końca. Jak będziecie postrzegać inicjatywy mieszkańców? Czy będą one dla Was przeszkodą, jak to do tej pory najczęściej bywało? Czy raczej będziecie zainteresowani pomysłami, które będą prezentować? Czy będziecie je wspierać i czy będzie się to tylko nazywało, że coś się dzieje pod patronatem burmistrza w nazwie? Czy rzeczywiście ten patronat będzie całościowy, chociażby w postaci, nie wiem, nagród za jakieś wydarzenia dla uczestników i tak dalej, to jest pierwsze. I drugie, takie jeszcze szybciutkie, mówi się, że jest 1% bezrobocia, natomiast owszem, jest jednak sporo osób, którzy żyją na granicy ubóstwa, co widać zresztą po wpisach, czy na Spotted, czy na różnych innych forach, gdzie ludzie proszą o pomoc w pozyskaniu jedzenia, w pozyskaniu dodatkowych dochodów typu jakieś prace po godzinach. Jaki Państwo macie na to pomysł, żeby pomóc właśnie
ludziom, czy nawet poradzić im w momencie, kiedy trudno jest im zapłacić rachunek za wodę, czy za czynsz, za mieszkanie komunalne. Czy oferujecie jakieś, czy macie jakiś pomysł, jak oni mogliby też sobie w ten sposób zejść z tych rachunków, nie wiem, zrobić coś dla miasta. No, takie luźne sugestie, co tutaj macie Państwo w tym temacie? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli inicjatywy mieszkańców, no to jak najbardziej oczywiście chcemy je wspierać, chcemy je rozwijać, chcemy je też dofinansowywać. Dlatego, że te inicjatywy mieszkańców są bardzo ważne. Nawet wpadł taki plan na spotkaniu, już nie pamiętam który, żeby wyjąć segregatory z gminy z tymi inicjatywami, które zostały złożone i dostały odmowę do realizacji, bo być może wiele z nich jest nadal aktualnych i może być zrealizowana i nadal ci mieszkańcy chcieliby się angażować w pewnego rodzaju działania. Także jak najbardziej wspieranie inicjatyw mieszkańców, również powoływanie nowych i ja jestem za tym, żeby zrobić taki fundusz mini-grantów, który aktywizuje grupy nieformalne do działania. Także inicjatywy dla mieszkańców jak najbardziej tak. Drugie pytanie, jak wesprzeć osoby, które chcą sobie jakoś pomóc, a nie mają możliwości pójścia do pracy na przykład na cały etat. Tutaj jeśli chodzi o inkubator przedsiębiorczości, wsparcie przedsiębiorców, edukacja przedsiębiorców. Ja na przykład jestem bardzo za elastycznym czasem pracy. Nie wszystkie zakłady muszą być czynne od 7 do 15 czy od 8 do 16. Jest wiele czynności, nawet biurowych, które można wykonywać w różnych godzinach i rzeczywiście wtedy osoby opiekujące się osobami zależnymi czy dziećmi mogą skorzystać z innych godzin pracy, a mogą tą pracę dla kogoś wykonać. Także stworzenie takich warunków pracy i wypracowanie takich metod czy możliwości z przedsiębiorcami, czy nawet z miejskimi spółkami, żeby takie czynności można wykorzystywać. W gminie Komornicy jest Centrum Inicjatyw Społecznych. Tam się aktywizuje ludzi z problemami. Chodzi o to, żeby osoby, które są na długotrwałych zasiłkach i nie wynika to z różnego rodzaju chorób, tylko z jakichś nieporadności życiowych, żeby one otrzymywały wsparcie, żeby je aktywować, żeby pokazać im możliwości, czy tak zwaną drugą szansę. Jeżeli nawet na 10 osób jedna się aktywuje, to już dla nas jest to sukces, dlatego że my możemy te 10 osób utrzymywać przez 20, 30, 40 lat jako podatnicy. A jeżeli my zaczniemy wprowadzać programy, które będą aktywizowały te osoby, to po pierwsze robimy dobro, bo pozwalamy tym ludziom na odbudowę swojego szacunku, na to, żeby oni zaczęli funkcjonować tak, jak by chcieli, tylko przez jakiś czas może nie zobaczyli, że mają takie możliwości. Więc wsparcie dla takich osób, aktywizacja ich i obciążenie naszego budżetu z ciągłego płacenia zasiłków tym samym osobom. Poprzez takie organizacje mogą na przykład kosić trawę, mogą wesprzeć to, co w tej chwili robi komunalka. Tak naprawdę rozwiązań jest dużo. Jest to kwestia wszystko wypracowania, sprawdzenia, kto potrzebuje tej pomocy i jakie ma możliwości, co może zrobić. Dziękuję. Nie będę oryginalny. W zasadzie mogę powiedzieć to, że chcemy zaktywizować, chcę zaktywizować ludzi w stanżerze. Starszych i młodszych. Wszelkimi możliwymi stosowanymi. Tak są na to środki w budżecie zagwarantowane. Nie wiem, czy są dobrze wykorzystane. Tak? Rzeczywiście lepiej, żeby ci ludzie chcieli funkcjonować w społeczeństwie, niż tylko otrzymywać zasiłki, dotacje z gminy. To nie jest rozwiązanie do końca. Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie dać wędkę, natomiast jeżeli to będzie możliwe, to tak. Wszelkimi możliwymi sposobami. Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj występuję troszeczkę takiej nieszczęśliwej roli, ponieważ jestem obecnym radnym, kandydującym i z Komitetu Przeciwnego, ale tutaj bardzo wiele słów, a tutaj debata jest pierwszy raz na terenie naszej gminy, że osób tam tutaj będzie oglądało i chciałbym, żebyście Państwo uściślili i zadam nam trzy konkretne pytania, ale najpierw odpowiem na pytania, które tutaj padły. Pan zadał pytanie odnośnie rozwoju.
rozwoju gospodarczego gminy. Ja tutaj się odniosę może tutaj w swoim imieniu i za chwilę nagrożemy. Dlaczego gmina... Ale ja panu powiem, ja się odniosę do tego. Dobrze? Ale nie ma na powiedzieć. To jest pytanie, ale to państwa. Najpierw muszę powiedzieć, co jest, a później zadam pytanie do... Ale ja zadam pytanie, tylko najpierw muszę nakreślić. Proszę o pytanie. Pierwsze pytanie do obu kandydatów. Konkretne. Wszyscy wiemy, że jest problem ze służbą zdrowia na terenie gminy Sterz. Jak państwo chcecie rozwiązać problem z Narodowym Funduszem Zdrowia, kiedy od co najmniej 2018 roku są pisane systematyczne pisma o to, żeby dopuścić możliwość specjalistów obsługujących tutaj mieszkańców gminy Sterz i Narodowy Fundusz Zdrowia ciągle odpisuje, że albo kontrakty nie zostały... To nie jest pytanie. Ale najpierw trzeba wiedzieć, jaki jest problem, żeby się do niego stosunkować. Tak? Mieszkańcy wszyscy oglądają tutaj i chcieliby wiedzieć, jak państwo chcą rozwiązać ten problem. Ale czym jest ten problem? Oglądam tutaj wielu mieszkańców, jest to duży problem, bym chciał wiedzieć, jak państwo chcą rozwiązać sytuację z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest pierwsze moje pytanie. I niestety miałoby jedno pytanie. Pytanie padło. Państwo możecie się odnieść do słów pana radnego, a później będziemy kontynuować rozmowę w kuluarach. Myślę, że służba zdrowia, to tak jak mówiłam, to nie jest tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym można się spotykać i rozmawiać, ale to jest kwestia umowy ze spółką, która w tej chwili zapewnia obsługę służby zdrowia w gminie. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać. Zadaniem gminy związanym z zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej obejmują szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej opieki medycznej na poziomie podstawowym. Zarządzanie i finansowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Gmina może zarządzać i finansować placówki takie jak przychodnie lekarskie, poradnie specjalistyczne, punkty medyczne czy gabinety lekarskie, zapewniając środki na ich funkcjonowanie i odpowiedni personel medyczny. W tej chwili pan jako radny wie, jaka jest umowa ze spółką Medicus, która obsługuje. No i jak ona wygląda? Nie można znowu... Teraz widzicie państwo, jak to działa? Ale to ja odpowiadam, to nie jest kwestia tylko Narodowego Funduszu, tylko spółki, z którą gmina zawarła umowę. Prosimy o spokój. Może państwo mają lepszy pomysł. No właśnie. Jak rozwiązać ten problem? No właśnie odpowiedziałam. Relegacja. Będzie relegacja. Przepraszam, że ja w 2018 roku NFZ nie chce tego robić. Ale nie można tylko pisać. Ale nie to nie Przepraszamy. Tylko państwo teraz występują w imieniu spółki do Narodowego Funduszu, czyli ta spółka jest sama sobie nie może prowadzić. Wydaje mi się... My musimy dbać o dobro mieszkańców, a nie o dobro spółki, którą mamy. Przepraszam. Kandydat na burmistrza, natomiast będzie debata kandydatów na radnych. Zachęcam społeczność do organizacji. Zrobicie na pewno państwo debatę, wtedy można kontynuować tę dyskusję w gronie kandydatów na radnych. A teraz pan Krzysztof, proszę bardzo. Jedno pytanie jest, ja szybko... Jeszcze pan Krzysztof. Ja tylko jedno pytanie zadam, ale do państwa. Dlaczego nasi mieszkańcy gminy Stężyk, jak do ościennych miejscowości się leczą? Bo tam jest zdecydowanie... No, a
No to pytanie jest takie, dlaczego tak się dzieje tutaj, a w innych miejscowościach nie. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę ostatnie pytanie udzieliliśmy. Które pytanie, więc będzie ostatnie pytanie i zamykamy. Proszę bardzo. Sprawa kanalizacji ściekowej. Od kilkunastu lat mieszkam w jednej z największych miejscowości w gminie Stęszyn. Od kilkunastu lat robimy wnioski, prośby o kanalizację w miejscowości Skrzynki. W nagrodę dostaliśmy szczelnicę 200 metrów od Skrzynki. Tak. I mamy Sylwestra przez okrągły rok, proszę Państwa. Tu mogą niektóre osoby to potwierdzić. Nie ma szans, żebyśmy mogli w ogrodzie siedzieć spokojnie, bo mamy huki od rana do wieczora. Jak tylko się szaro robi, to wtedy cichnie. Sprawa kanalizacji, proszę o odpowiedź. Pan jest. Temat kanalizacji był już tutaj się omawiany. Jakieś konkretne pytanie? Halo? Jakieś konkretne pytanie? Znaczy, to ja odpowiem tak, w momencie, kiedy dojdziemy do dokumentów, tak jak tutaj Pan Krzysztof powiedział, będziemy po audycie, będziemy wiedzieli, jakie są wytyczne poaudytowe, będziemy mogli zaplanować priorytety działań. Kolejność działań punktów najbardziej newralgicznych i tych, w których ta kanalizacja jest, znaczy będzie się robić priorytety, w których miejscach będzie trzeba rozwijać się cały czas, czyli będziemy kontynuować rozwój infrastruktury i kanalizacji. Jeśli chodzi o strzelnicę, rzeczywiście takie sygnały również my na spotkaniu otrzymaliśmy. Wymaga to też spojrzenia i nie uważam, że tutaj gmina nie ma możliwości. Jeszcze wtrącę, bardzo przepraszam. Szczelnica powstała wbrew woli wszystkich mieszkańców Skrzynek. To wyraźnie oświadcza. No to jest też to, o czym na to zwracamy uwagę, że to były konsultacje społeczne na różne tematy, żeby takie tematy były poruszane i spotkania. I ja nie znam słowa nie da się. Nie ma czegoś takiego nie da się. Może nie zawsze da się wszystko zrobić tak, żeby wszyscy Państwo byli usatysfakcjonowani, ale trzeba znaleźć rozwiązania na kwestie, które są newralgiczne dla mieszkańców. I trzeba tych rozwiązań szukać. Szanowni Państwo, ja wiem, że to będzie pytanie, ale chciałem zaprosić do nieformalnej części, co oznacza, że zakończymy naszą transmisję online, a Państwa zaprosimy do rozmowy z mieszkańcami już na siedząco, wydaje mi się. Więc może zróbmy ten sposób. Symbolicznie trochę. Ja bym chciała bardzo podziękować za to, że tutaj Państwo skarbicznie zebraliście. Dziękuję wszystkim, którzy zechcą ten materiał wysłuchać. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału 7 kwietnia w wyborach, do zapoznania się z kandydatami na burmistrzów, na radnych, tak żeby Państwo dokonali wyboru świadomie, żeby Państwo namówili znajomych, żeby przyszli na te wybory i skorzystali z prawa, które mamy. Dziękuję. I ja chciałem bardzo podziękować za stworzenie możliwości do takiego spotkania. Jak widzicie Państwo, dwóch kandydatów spoza gminy Stęszew spotkało się, żeby konkurować o zaszczytne miano burmistrza. O zaszczytny fotel burmistrza Stęszewa. Pytanie jest takie, dlaczego nikt ze Stęszewa nie startuje na burmistrza? To jest tak pytanie do Państwa. Bo były pytania też do mnie, dlaczego ktoś tam z Niepruszewa startuje. Także bardzo dziękuję za stworzenie tej przestrzeni. Pracy jest bardzo dużo w gminie, ale jest do tego przestrzeń, tak? Są ludzie chętni do współpracy, są zaangażowani radni po stronie pani, po mojej stronie, po państwa stronie. Jest ewidentny przykład, bardzo dziękuję za te głosy. Będę na pewno, jeżeli to będzie możliwe,
możliwe korzystał z, także z rad byłych albo nowych radnych, co deklaruje, bo tak jak powiedziałem wcześniej, burmistrz tylko wykonuje zadania rady, także rada jakakolwiek będzie, będzie na pewno złożona z byłych radnych, także z naszego komitetu, z Państwa komitetu. Na pewno ze wszystkimi znajdziemy wspólny język, bo dobrem jest dobro gminy Stęczew. Dziękuję. Jeszcze zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem o stanie gminy za rok 2022, bo za 2023 jest pewnie w przygotowaniu. Warto się zapoznać z tym dokumentem, zanim podejmiecie Państwo decyzję. Dziękuję. Ja również Państwu dziękuję za debatę. Powiem szczerze, że prowadziłem debatę w różnych miejscach, współprowadziłem w Gdańsku, w Warszawie i powiem szczerze, że nigdy nie widziałem tak aktywnej publiczności i tak zaangażowanych mieszkańców. Jest to ogromny ukłony dla Państwa, jestem dotknięty w tym wrażeniu, ogromny ukłony dla Państwa też za jakby taką gotowość do mierzenia się nawet z najtrudniejszymi pytaniami i wielką wiedzę na temat gminy. A teraz chciałbym zakończyć część, która nazywa się debata i rozpocząć część, która nazywa się po prostu spotkanie, bo też tutaj jesteśmy po to, żebyście się Państwo nawzajem poznali i mogli zapytać kandydatów już w bardziej nieformalnych okolicznościach o to, co myślą. Więc zapraszam Państwa na krzesła, Państwa troszkę bliżej i zapraszam po prostu do luźnej, swobodnej rozmowy przez chwilę. Tak długo jak ustawy kandydatów na to pozwolą i tak długo jak Państwo będziecie mieli siłę. Dziękuję bardzo. Zatrzymałam. Okay, chyba super. Jest zatrzymane i przeskoczyłam na to. Chyba 34 osoby oglądały, wiesz? Strasznie. Tak przynajmniej mi się wyświetlało oczko i 34 osoby. Naprawdę bardzo tak burzliwie. Tak, dobrze. Super, jakby jestem. Mm-hmm. A patrz, jeszcze oglądają. A, czekaj. Może z opóźnieniem, tam jest trochę później, wiesz? Ale zaraz. Czekaj, może ci oddam. Odłączyć? Przejście fajne, tak? Nie wiem, teraz na koniec już zamknęłam. Tak. Zrobiłam to. A, dobra. I może...